Dzień dobry. Dziś sprawdzamy, czy to możemy zmieścić tu. To spakowaliśmy tu. No, wygląda na to, że wszystko nam się udało upchnąć. A teraz jedziemy dalej, zobaczymy, jak to się sprawdzi w terenie. Mam kuchenkę, mam kubek, mam w czym gotować chyba. Mamy jakieś żarcie. Mamy miskę dla psa, tą większą, którą się udało wcisnąć. Mamy wodę. Za 300 metrów skręć w prawo. Mamy... Co my jeszcze mamy? Mam foldera. Mam krzesiwo. No i oczywiście troszeczkę oszukaństwo, bo mam też chestpacka, którego zawsze noszę, ale to jakby nie do końca oszukaństwo, bo i tak go zawsze noszę, nie? No i tam też trochę gratów jest. Skręć w prawo. Natomiast... Natomiast wydaje mi się, że nie wziąłem sporka. Masz zapasowego sporka? Mam sporka, mam dwa sporki. Och, jak to dobrze, że ktoś ma duży plecak. Za 200 metrów? Wiesz co, też się ograniczam, Nie wziąłem akcesoriów biwakowych, nie wziąłem tarpa, nie wziąłem garnków. A, uwielbiam. W ogóle jego drogi. Za 200 metrów skręć w prawo. Ale przynajmniej wiemy, że za 200 metrów skręcimy w prawo. O, tu. Jakże tu fajnie jest. Mega wąska droga na jedno auto. Ale wiesz, że to jest dwukierunkowa droga. Tak, wiem. Właśnie zatem jak się auta wyprzedzają. Poczekaj, zaraz komuś wjedziemy do ogrodu. Skręć w prawo. Poczekaj, żeby nic z przodu nie jechało. Pan się chyba też jedzie na nawigacji, wiesz? No nic, przetestujemy, zobaczymy. A okaże się, że i tak najlepiej iść z plecakiem. Ale awaryjnie, dlaczego nie? Zobaczymy. Ja liczę na to, że będzie mi miło, przyjemnie i przewiewnie. Tak jest moje założenie. No i oczywiście chciałem sprawdzić, czy to da się zapakować. Teoretycznie, jak widać, się da, tylko w praktyce okaże się, czego zapomniałem. A ja klasycznie będę pociął plecy. Dobrze. Z plecak. Przepięte podniosłem na maksa do góry, nie koliduje mi. Teoretycznie to mogłem dać w dół też, ale tak mi wygodnie akurat jest. Teraz jeszcze zostaje kwestia tego dziadostwa. Nie przekładałem tego peak designowego zaczepu. Będziemy się męczyć z tym. Trudno. Kolejna rzecz, której zapomniałem. Ojej, co to tak wyskoczył? Co to masz fajnego? Patyczek? Co ten słynny patyczek? Ach, słynny patyczek. Ja na początku
czułem, że nie czuję, że mam plecak, bo no jakby nie mam nic na plecach. O tyle teraz jakby nie robi to mniej większej różnicy. I tak mi gorąco. Ale może faktycznie jakbym szedł z plecakiem, to bym się teraz czołgał, nie wiem. Ale mój plecak jednak jest strasznie ciężki. Dużo tam noszę rzeczy. Niekoniecznie zawsze są potrzebne, ale oczywiście jak ich nie mam, to są potrzebne. Ale dzisiaj założenie jest takie, że potrzebuję tylko to, co mam. I taki mamy fokus. Ten plecak się jeszcze nie czołgam z tego, tak. Te cienkie szelki tego Foxtrota nie czuję ich, w sensie jest ok. Ja się bałem, że będą mi się wrzynać. One są szerokie, ale są dość płaskie. Mają tylko taką siatkę tutaj. Tu są podszyte taką siatką, co tam, no, umówmy się, nie wnosi mi nic tak naprawdę, ale jest ok. Dobrze się ten ciężar rozkłada. No wiadomo, że to jest 15 litrów. Gdzieś tam, tak mi się wydaje, z doczepkami, czyli tam mam statyw tutaj doczepiony, tu u góry, no jeszcze 2 kilo wody. Ile to ja mogę mieć? No z 10 kilo pewnie mam ten, bo ja go czuję, jakby podnoszę ręką. Więc no powiedzmy, nie jest to duży jakiś ciężar. No ale jak na taki ciężar, czyli wypchane to wszystko na maksa, to jest spoko. Może jakbym kamieni napakował, to bym mógł jakoś to bardziej ocenić. No także, dobra. Idziemy dalej. 2,5 kilometra. Grzmi. Czy słychać, jak grzmi? Ta chmura tak właśnie wygląda, jakby chciała powiedzieć: zaraz tu pierdyknę. Jak mi w plecy? Czy aby są suche? Moje plecy suche nie. No pewnie, że nie są. Mokre mam plecy. To tak jak ja z moim plecakiem. Dobra, po tych wielu kilometrach, nie wiem ile już przeszliśmy, dochodzę do wniosku, że jednak to jest spoko. Nie czuję żadnego obciążenia, a wszystko, co skupia się na moich plecach, gdziekolwiek jakiś ciężar, skupia się na miejscu na krzyżu, gdzie normalnie część ciężaru plecaka się opiera. Jest tak naprawdę trochę tak, jakbym miał pół plecaka. Ale żeby nie było tak różowo, to jest tutaj kilka takich strasznie irytujących rzeczy. Jedna rzecz to są te wszędobylskie, tu wszędzie te taśmy. Tych taśm tu jest milion i wszędzie te sznurki się walają. Nie ma kompletnie żadnej opcji, żeby to gdzieś przyczepić. No, trzeba by coś. Faliton powinien dostarczyć jakieś takie, o, na przykład jak w tym, takie gumki chociażby, albo mają też takie opcje, że się zwija. W tym coś takiego jest. Najbardziej irytujące jest to. Te taśmy z pasa biodrowego są za długie. No może jakbym był gruby, to bym potrzebował. Ale ich jest tutaj tak dużo, że musiałem je zawinąć i zrobić coś takiego. Mhm. I to wcale nie było łatwe, żeby tu przepleść, bo to strasznie ciasno tutaj siedzi.
No, także tu jest pole do jakiejś, to jest MK2, do MK3, powinno być MK3 niedługo, mam nadzieję, że ktoś to ogarnie. Jeżeli chodzi o wnętrza w sumie nie ma wielkich zastrzeżeń. Na plecach mamy ściankę z rzepa. No i mamy kieszenie z siatki, takie klasyczne na zamek. Oprócz tego z przodu mamy kieszeń zapinaną na rzep z przegródkami. Może tam jakiegoś szału nie ma, jeżeli chodzi o ilość tych wszystkich przegródek, ale moim zdaniem w zupełności wystarcza. U góry mamy gumkę, dzięki której możemy coś na górę wyżej przymocować. Na dole dwa paski, dwie taśmy. W bokach mamy kieszenie na butelki. I pas biodrowy jest wykończony tak, że kawałek jest omolowany, także możemy sobie przytroczyć coś po jednej sakwie, po lewej i po prawej. Bardzo spoko. O. Tu mamy rzadki okaz chlebowca. Kwitnie tylko przed burzą. Ja wyczytałem jakiś czas temu, że taki folder, jakiś folder tak naprawdę, nieważne czy to jest multitool czy nie, z uwagi na fakt, że ma zawiasy, może nie o to mi chodziło, z uwagi na fakt, że ma zawias, musi być smarowany. A że jest smarowany, do smarowania używa się syntetycznej jakiejś oliwki do broni. Ona niespecjalnie jest przeznaczona do kontaktu z żywnością, zatem niespecjalnie nadaje się takie urządzenie do cięcia, no, do operowania przy jedzeniu. Zatem trzeba mieć nóż, który jest nieskładany, jak na przykład mora w chromie. Z chromie, miedzewki. I tego użyjemy, żeby zgodnie z obietnicą pies dostał też coś do jedzenia, no bo przecież obiecałem. A zatem tu rzuciliśmy śmieci, tu też mamy trochę śmieci, wszystko nam się tutaj zmieściło. Mamy dry baga, o którym zapomniałem. U góry mamy poncho i w zasadzie wygląda na to, tu mamy hamak. W zasadzie wygląda na to, że wszystko, czego bym potrzebował na dzisiejszy trip, w sumie miałem. No, zbieramy się, straszyło nas burzą. Zjedliśmy coś ciekawe, co to jest to białe. Nie mogę tego rozkminić. Kilka takich pudełek białych widziałem, może ktoś wie. No. Burza nas straszyła cały dzień. Do tej pory nie pada. Do tej pory nie pada, ale jakby tropimy tą burzę, może uda nam się ją gdzieś znaleźć. Jedziemy w burzę? Tak, troszeczkę jedziemy w kierunku burzy. Czy trudno to do końca określić, burza jest gdzieś tam teraz. Ale jakimiś zygzakami jeździmy tutaj przez to.
się trzyma jeszcze.